Dawid Kacperski dla portalu Fight Sport. Dawid, co cię widzę, to zwycięstwo, chociaż ostatnio miałeś start we Francji, się nie udało, ale jak szybko udało ci się tak wrócić tutaj na DSF i zwyciężyć dzisiaj? Dzięki temu, że przed występem we Francji, dosłownie z 30 godzin przed walką, napotkałem bardzo duże problemy zdrowotne. I tyle w temacie, dlatego wyszedłem kompletnie jako swój własny cień. Postanowiłem zrobić dzień przerwy i dwa tygodnie później wystąpić podczas gali DSF dzisiejszej. Powiedz mi, w tym kultowym miejscu Champions, tutaj powiedzmy, to jest miejsce, które jest znane, jeśli chodzi o sporty walki, kultowe miejsce dla wielu. Jak ci się tutaj czułeś? Mała sala, mnóstwo publiczności, trzeba się było praktycznie przepychać do ringu. Nie przeszkadzało ci to? Uwielbiam to. Uwielbiam wydarzenia, czy to pokroje dużych gal, czy tego typu bardziej kameralne imprezy. Naprawdę uwielbiam to z racji klimatu, który Federacja DSF Kickboxing Challenge potrafi stworzyć. Naprawdę jest to, przypomina to bajkę na żywo. Jestem zadowolony. Kiedy kolejny start zatem na DSF-ie? Czy zamierzasz w tej chwili, powiedzmy, bronić pas, wywalczyć pas? Jakie są twoje dalsze plany? W moich planach na razie nie ma żadnego pasa, bo ja chcę najpierw walczyć przede wszystkim z dobrymi nazwiskami, z mocnymi wyrywalami. Pasy będą konsekwencją tych oto walk. Na razie, mimo wszystko, jeżeli zapytacie o to, czy jakieś są na horyzoncie walki związane z pasami, nie ma takich planów na ten moment. Odnośnie roku 2018 wkrótce będziemy mówić. Powiedz mi, spotkałem tutaj Maxa Bratkowicza. Powiedział, że jego marzeniem jest walka z tobą. Chciałby się zmierzyć. Jak ty podchodzisz do tych krajowych rywalizacji? No, trzeba przyznać, że Maxiu zrobił ostatnio kapitalny postęp, no bo wygrana na Mistrzostwach Świata, no to jest coś wielkiego, tak? Dla niego, także dla polskiego kickboxingu. Czy uważasz, że już udowodniłeś, bo kilka razy pokonałeś go, czy po prostu nie miałbyś nic przeciwko takiemu pojedynkowi, czy raczej skupiasz się na zagranicznych zawodnikach? Zacznijmy od początku. Tak, jeżeli miałoby dojść do konfrontacji mojej z Maxem, to nie widzę przeciwwskazań, ale nie na tyle chodzi w tym momencie o to, że każdy z nas jest na jakimś etapie budowania drogi zawodowej, więc jeżeli gdzieś się te drogi skrzyżują, to znaczy, że będzie to właściwy moment. Na ten moment koncentruję się na tym, co się dzieje poza granicami naszego kraju, gdy wrócę za chwilę do Holandii. Zobaczymy, jakie mają plany w związku ze mną po dzisiejszym zwycięstwie. I to będzie przesądzało odnośnie moich kolejnych walk, także i w Polsce. To znaczy tak, plany są na Polskę, na walkę w Polsce, ale jeszcze troszeczkę na to poczekamy. Mimo to tak jak powiedziałem, jeżeli nasze drogi się znów skrzyżują, to będzie znaczyło to, że ja czułem postępy cały czas i Max także czynił. Na tym to polega. Powiedz mi, jak się czujesz w Holandii, jak ci się tam trenuje, tak na krótko, bo jeszcze powiedzmy, jesteś już tam już jakiś czas, ale powiedzmy, to jest dość krótki czas, tak? Jak się czujesz w tym otoczeniu? W zasadzie przytłoczony tylko treningami chyba, z tego co wiem. Tak. No to zacznijmy od atmosfery. Pytasz, jaka jest atmosfera panująca zapewne w klubie, w gymie, między zawodnikami, między osobami zadrującymi. Jest atmosfera przyjazna, koleżeńska i na bardzo wysokim poziomie sportowym. Traktujemy się naprawdę z szacunkiem. Jesteśmy dla siebie, to widać, po prostu jesteśmy dla siebie wsparciem. Czasem pomimo jakiejś bariery językowej, ponieważ dogaduję się z nim po angielsku, jeszcze nie po holendersku, jeszcze długo nie, ale po angielsku. I nie każdy potrafi porozmawiać w sposób bardziej rozwinięty, prawda? Więc pomimo tej bariery, czuć tą atmosferę wzajemnego wsparcia, koleżeństwa, pomagania sobie. I na tym to polega. Tam w miejscu, w którym się znalazłem, czyli w Team Holtzken, tak i z Niki Holtzkenem, jak i z całą resztą zawodników, czy z Dawidem Kirią, atmosfera jest naprawdę stymulująca. Czy jest ciężko? Tak, jestem tam czwarty miesiąc, wciąż bardzo ciężko. Chciałbym robić to znacznie dłużej w ciągu dnia. Niestety fizycznie nie jestem w stanie robić tego tak długo, jakbym sobie tego wymarzył na ten moment, ponieważ wciąż jest to dla mnie nowa szkoła, nowa metodyka prowadzenia treningów, duży dyskomfort dla organizmu.
Mimo mojej głowy, mimo mojego nastawienia, determinacji, jest to wciąż dla organizmu swego rodzaju szok. Coraz mniejszy, ale mimo wszystko. Więc tak, jest to duże obciążenie. To jest walka pomiędzy mną i pomiędzy sparring partnerami jednocześnie. Póki na ten moment. Tak jakbym zaczął od początku. Czyli do końca roku już masz roztrenowanie, powiedzmy na tyle, na ile, i powiedzmy dopiero zobaczymy Cię po nowym roku, już w jakiś styczeń, luty, jak to widzisz, czy czekasz na razie? Bardzo dobrze by było, gdybym stoczył najbliższą walkę w lutym. Do końca roku jeszcze będę pracował na treningach w sposób troszkę inny niż typowo kickbokserski, ale głównie przyłożę się teraz do odbudowy organizmu, do wyleczenia pewnych objawów, które mi dolegają od początku tego roku, które są bardzo trudne, pomimo których mimo wszystko walczę, ale czas się tym zająć, bo naprawdę jest to bardzo niebezpieczna sprawa i niebezpieczna, bardzo ryzykowna, a zdrowie mam tylko jedno, tak, od tego wszystko zależy. Dawid, życzymy Ci zdrowia, gratulujemy dzisiaj zwycięstwa, no i cóż, czekamy na kolejny występ, do zobaczenia, no jak wiesz, ja zawsze robię wywiady tylko z wygranymi, więc pamiętaj o tym. Pamiętam o tym, czyli pamiętaj, żeby zawsze robić ze mną wywiad. Dobrze, Dawid, dziękuję bardzo.